11 sierpnia w Biurze Fundacji Pokolenia odbyła się konferencja prasowa dotycząca funduszu Akumulator Społeczny. To inicjatywa, która dopiero się rozpoczyna i jest realizowana w bardzo szerokim partnerstwie. 7 organizacji z województwa pomorskiego, organizacji, które na co dzień od lat zajmują się wspieraniem aktywności obywatelskiej, inicjatyw oddolnych, rozwojem lokalnym, postanowiło wspólnie stworzyć duży, silny fundusz grantowy obejmujący całe województwo pomorskie i rozwijać go w ciągu najbliższych 10-20 lat. Skorzystaliśmy z pierwszej nadarzającej się okazji, to znaczy wystartowaliśmy w konkursie grantowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w pilotażowej ścieżce, która po raz pierwszy te centralne pieniądze z ministerstwa pozwala dystrybuować lokalnie właśnie przez organizacje, które najlepiej znają środowisko lokalne, które potrafią dotrzeć z informacją i wsparciem najbliżej obywateli, najbliżej organizacji. Fundusz Akumulator Społeczny powstał w ramach zadania Pomorski Aktywator Społeczny Małej Inicjatywy Duże Zmiany, który jest realizowany wspólnie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUK, Fundację Pokolenia, Fundację Parasol, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundację Lokalna Grupa Działania, Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszenie Morena. Do udziału w konkursie zapraszamy młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z województwa pomorskiego, które chcą wspólnie wprowadzać zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Rodzaje dotacji: 500 zł na inicjatywę, 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego i 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej. Oczywiście do wyboru, bo w ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek. Nabór wniosków ruszył dokładnie o północy 11 sierpnia i trwa przez 30 dni, to jest do 11 września 2014 roku. Już 1 października dofinansowane projekty będą mogły się rozpocząć. Więcej informacji na temat Funduszu Akumulator Społeczny znajdziecie na www.fundacjapokolenia.pl lub już wkrótce na akumulatorspołeczny.pl.